Dzień dobry. Paweł jest niezmordowany i dzisiaj dalej broni swojej Ewangelii i mówi taki piękny fragment, że nie ma już Żyda, ani Poganina, ani Greka. Po prostu jesteśmy wszyscy w jednym w Chrystusie. Znaczy Jezus sprawia, Jego łaska sprawia, łaska zbawienia, że ludzie stają się równi. To nie znaczy tacy sami, to nie znaczy, że nie ma między nami różnic, ale stajemy się ze strony Pana Boga, od strony Pana Boga, czy dla Boga, stajemy się jedno, bo wszystkich nas zbawił właśnie w ten sam sposób, przelewając krew na krzyżu, że Jezus oddając swoje życie zbawia nas wszystkich. I Ewangelia to ślicznie potwierdza, bo to jest ta scena króciutka, kiedy ktoś błogosławi jego matkę, że nosiła go w łonie i ssała jego piersi, a Pan Jezus mówi, że tak, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Zobaczcie, w chrześcijaństwie nie ma wyjątkowości. Nikt nie jest wyjątkowy. Nawet Maryja. Wszyscy są równi. Wszyscy są równi dlatego, że mamy tę samą łaskę i tę samą możliwość słuchania Słowa Bożego. To jest bardzo fajna, dobra nowina, bo z jednej strony ona jakby zdejmuje z nas to, o czym mówiłem w poprzednich dniach, że ja muszę uczynkami prawa coś udowodnić Panu Bogu, sobie, zasłużyć na zbawienie. A z drugiej strony, zobaczcie, ta Ewangelia i to słowo jest dla mnie osobiście takim słowem wyzwalającym, dlatego że zawsze wtedy, kiedy ludzie próbują mnie jakoś albo wywindować do góry, pokazać mi, że jestem kimś wyjątkowym, albo wręcz przeciwnie, ludzie próbują, czy moje kompleksy, czy moja historia życiowa próbują mnie zdołować, zgnoić, pokazać mi, że nic nie znaczę, to wtedy słowo mi pokazuje, nie, jesteś dla mnie ważny. Jesteś dla mnie ważny, dlatego że zbawiam cię tak samo, jak ci ludzie, którzy próbują cię wywindować, czyli jakby nie rozumieją totalnie twojego życia, tylko właśnie widzą jakieś pojedyncze przesłanki, które w ich oczach sprawiają, że jesteś kimś lepszym, ale też z drugą strony, kiedy twoje kompleksy, kiedy ludzie próbują cię zgnoić, zniszczyć, to przypomnij sobie to słowo, które mówi ci, że jesteś błogosławiony, że jesteś szczęśliwy dzięki temu, że Pan Jezus cię zbawia totalnie za darmo i że jesteś taki sam jak ci wszyscy ludzie i że ci ludzie są tacy sami jak ty i że nikt nie jest gorszy. I to oczywiście nie zmienia postawy tych ludzi, ale to zmienia moje myślenie, czyli znowu mnie nawraca ku temu, żeby siebie samego nie niszczyć, nie dołować, tylko być kimś, kto naprawdę po prostu jest cenny w oczach Pana Boga. To jest właśnie zbawienie, że mamy w Jego oczach i dzięki Jego łasce możliwość popatrzenia na siebie dobrze. To zbawienie to nie jest tylko kwestia tego, że my idziemy do nieba po śmierci, ale to zbawienie to jest też to, że możemy to życie przeżyć. Oczywiście będziemy się zmagać, będziemy smutni, będziemy przeżywać różne emocje, różne stany, różne straszne wydarzenia, ale jakby zbawienie daje mi też tę możliwość, że dzięki nadziei mogę wracać do tego, że moje życie ma sens, że moje życie nie jest jakąś przegraną, nie jest porażką, jest czymś bardzo wartościowym. Więc warto się ucieszyć z tego, że możemy słuchać Słowa Bożego, że możemy sprawiać, pozwalać temu Słowu, żeby ono nas zmieniało, zmieniało nasze myślenie, żebyśmy przyjmowali właśnie w ten sposób zbawienie, czyli darmo dany nam dar, a żebyśmy nie wpadali w taki wir, że jesteśmy w kolejnej religii światowej, w której musimy Panu Bogu sobie udowodnić, że jesteśmy godni zbawienia. Nie musimy, naprawdę. Bóg z nas w chrześcijaństwie zdejmuje to przekleństwo udowadniania czegokolwiek i mówi, biorę to na siebie, to słyszeliśmy wczoraj, żebyś Ty mógł, żebyś Ty mogła żyć w szczęśliwości. Oczywiście, jeszcze raz to powtórzę, nie mylmy tej szczęśliwości z emocjami, bo to nie o emocje chodzi, ale chodzi o nadzieję, że już jesteśmy zbawieni, że już jesteśmy dziedzicami, że już jesteśmy dziećmi Bożymi, że już jesteśmy tymi, którzy mają udział w Jego zmartwychwstaniu, w Jego nadziei, w tym wszystkim, że to życie naprawdę ma sens. Dobrej soboty Wam życzę. Trzymajcie się. Do widzenia.